którą świetnie przygotowuje moja mama. Jest to takie danie, które najwcześniej znika ze stołu wigilijnego. Wiem, że ono jest takim daniem, które jest popularne tylko na Śląsku. Makówki, karp, śledzie w śmietanie i wszystkie inne 12 potraw. Lubię pierogi z kapusty i z grzybami. Ja lubię karpia. Ja lubię makówki. Moją ulubioną potrawą świąteczną jest zdecydowanie barszcz z uszkami, a na drugim miejscu pierożki z kapustką i grzybkami. Najbardziej lubię pierogi. Barszcz z uszkami. Barszcz czerwony z uszkami i makówki. W związku ze świętami piosenkę, którą najbardziej lubię, to jest Stille Nacht, Heilige Nacht. Niemiecka kolęda. Świąteczną piosenką jest Cicha Noc. Przybierzeli do Betlejem. Lulaj, że Jezuniu. Świąteczną jest piosenka Adelas Christmas. Święta to nie tylko czas na odpoczynek, ale to przede wszystkim czas, żeby wspólnie posiedzieć z rodziną, nawiązać utracone więzi, żeby nadrobić to, na co nie mamy czasu przez cały tydzień, przez cały miesiąc, przez cały rok. Święta to nie tylko czas, w którym możemy ubierać choinkę, spędzać go z rodziną, ale to również czas, w którym możemy odpocząć, zrelaksować się i poczuć taką magię, na którą czekamy cały rok. To nie tylko prezenty. Czas na przemyślenia i czas, który możemy bardzo blisko spędzić z bliską rodziną. Dla mnie najważniejsze jest, żeby najbliższe moje otoczenie, nie tylko, było zawsze uśmiechnięte i radosne. I to jest najlepszy prezent. Na święta chciałbym dostać prywatną wyspę albo łódkę. Psa, kota i rózgę. Najlepszy prezent, jaki chciałabym dostać, to Audi A8. Magia świąt to rodzina, choinka, kolędy i wspaniały czas, gdy mamy czas na siebie. Wspólne rozmowy, wspólne przebywanie. To właśnie magia świąt. Magiczne święta są to święta spędzone z rodziną. Święta spędzone z rodziną. Symbolem świąt jest śnieg. Symbolem świąt jest pierwsza gwiazdka na niebie. Jest film Kevinsa w domu, pierniki i choinka. Choinka. Rodzinne święta to dla mnie spędzanie czasu z moimi najbliższymi. To bycie przy stole razem, tak? Możemy porozmawiać o rzeczach, o które cały rok nie było na to czasu. Nie wszyscy gdzieś śpieszą się obecnie i wszędzie gdzieś gonią za czymś i wtedy mamy czas, żeby o tym porozmawiać. Żeby razem pośpiewać kolędy i oczywiście naszą ulubioną cichą noc, kiedy można przygasić troszeczkę światła i wtedy jest taka magiczna atmosfera. To dla mnie. Śpiewanie kolęd z rodziną. Wspólne kolędy, wspólne rozmowy, modlitwy. Moim najlepszym prezentem świątecznym był pies. Brak szkoły i dużo słodyczy. Święty spokój. Moment rozpakowywania prezentów. Ulubionym momentem w trakcie świąt jest kolacja wigilijna i czas spędzony z rodziną. Rodzinne wysiadowanie przy stole. Ulubiony świąteczny moment to taki, w którym mama mówi, żebyśmy wzięli sobie jeszcze więcej do jedzenia. Najmilsze wspomnienia świąteczne są przy stole wigilijnym, gdy jesteśmy wszyscy razem, dzielimy się opłatkiem, wspólnie spożywając kolację wigilijną. Prezenty i jedzenie. To moment, w którym miało przyjść dzieciątko, mojemu dziadkowi zawsze wysyła się choinka i musieliśmy iść ją naprawić. Moim zdaniem najlepszym zwyczajem świątecznym jest dzielenie się opłatkiem i składanie sobie życzeń. Moim ulubionym świątecznym zwyczajem jest wspólna kolacja z rodziną. Moim zdaniem to dawanie prezentów i dostawanie oczywiście te prezenty. Najlepszym zwyczajem świątecznym jest dawanie sobie prezentów. Marzone święta to czas spędzony wspólnie z rodziną. To też spędzone w gronie rodziny. Spędzanie święta z bliskimi. Co lubię w święta? Święty spokój. To, że można zjeść coś dobrego, wyspać się, pobyć z rodziną, nie trzeba się przejmować pracą. No i świąteczna atmosfera jest taka szczególna, chyba jedyna w swoim rodzaju,
chyba żadne inne święta nie są tak miłe, tak nastrojowe, tak ciepłe jak święta Bożego Narodzenia. Święta lubię wolny czas i możliwość nic nie robienia. To jest coś pięknego. I jak mógłbym marzyć o jakichś świętach, to takich, kiedy mam święty spokój. Wigilię, bo można się najeść. Święta najbardziej by rodzinną atmosferę, wspólnie spędzony czas, wspólne rozmowy i wspomnienia. W święta lubię dostawać prezenty, lubię życzenia składać. Ogólnie lubię święta. Święta najważniejsze jest spędzić czas z rodziną. Święta, które spędzał z rodziną. Odpoczynek jest najważniejszy. Drodzy uczniowie, rodzice, absolwenci, nauczyciele i wszyscy sympatycy szkoły. Na te święta Bożego Narodzenia chciałbym życzyć wszystkiego najlepszego. Smacznych potraw, wspaniałych prezentów. Chciałbym życzyć dużo spokoju, dużo radości i dużo czasu spędzonego z rodziną.